Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł i z nami jest Mardej. Cześć, boy! I dzisiaj robimy bardzo śmieszne rzeczy, ponieważ mamy tutaj Vigilante, czyli auto Batmana. I będziemy wystrzeliwać różne samochodziki w różne powietrze i tak dalej. Skupimy się oczywiście na policjantach. Czemu mi się, no właśnie, wydaje, że mój samochód skończy w takim stylu? No chciałem właśnie wystrzelić twoje autko również. Wydaje się bardzo sympatyczne, więc powiedziałem sobie, czemu nie? Wystrzelimy też auto Mardeja. Dobra, poszukajmy kogoś, kto potrzebuje naszej pomocy. Poczekaj, tutaj, o rany. Ja bym poszukał Popo. Weź, walnij tego, boosta, boost. Widzisz? Oj. I na daszek. O rany. Oj. Wiesz co, będzie chyba mały problem. Będzie problem, żeby wyjechać, no. Jezus, będzie, stary, będzie bardzo duży problem, wiesz? Poczekaj, spróbujmy tędy. Nie, nie da się. O rany, no takiego... O nie. No. Okay. Poczekaj, Mardej. Chwila. Czy ty to możesz ten, zlikwidować, te auto? Zamówię nowe. Tylko musimy się oddalić. Ja je mam? Nie, panie, nie stać na to. No dobra, to czekaj, oddalimy się po prostu, ja zamówię go jeszcze raz. Tylko znajdźmy jakiś pojazd jeżdżący. I tym razem... Zaraz znajdę nam furkę. Znalazłem. Tym razem po prostu nie oddalajmy się, znaczy w sensie jedźmy normalnie asfaltem. No i źle wycelowałeś po prostu. No nie moja wina, no proszę cię, no, ten, stój, poczekaj, no, patrz co za ziomek, no. Oj, 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 boli, boli, boli. Czuję ból. O rany, no wsiadaj, weź, no, co jest, koleś? Wjechał mi w plery, no. Złamałeś mi biodro. Dobra, jedź do mnie, chodź tutaj. Albo czekaj, wezmę auto. Boże, ten też mnie potrącił, no bez jaj. Nie! O! Wsiadaj. Jakbyś przynajmniej bagażnik otworzył, żebym tam mógł wsiąść. Paweł, to, przestań się wygłupiać. No, przestań się wydurniać. Jedź tam, no. Przejdź tego pana, bo on nie jedzie tak, no. A to był ogrodnik, no. Bo właśnie A, to był ogrodnik? Z trawnika. No właśnie zszedł, no. Dokładnie zszedł. Masz rację. Dobra, weźmy ten autełko jakieś, ten tego Vigilante. Gdzie się teraz... pięknie w zakręty wchodzę? Czekaj, ja spróbuję tutaj zamówić, może tu się uda, bo jesteśmy na mieście. Czekaj, gdzie tu jest? Pan mechanik? Mechanik? O! Mechanik? Co? Wow, czekaj, bo się, pogubiłem się w myślach. Ja czekaj, bo zaraz będzie tutaj Vigilante, ja tu już ten może, o, ops. Co znalazłeś? O, Porsche! Zobacz. Jakie proszę ładnie znalazłeś, no ładnie, no proszę, no. 911, tylko trochę stara. Ojenny, to czekaj, bo to jednak jest dalej niż myślałem. Wsiadaj. Już, już, czekaj. Przestań się wygłupiać. O, what? Gdzie ty jesteś? Co? What? Myślałem, że mi do auta. No dobra, nie myślałem, że mi do auta, co ci miałem? O Jezus Maria, akurat wysiadałem! Zrobiłeś mi krzywdę, dobra, wsiadaj, no. Zrób podmuch. O chłopie, jak to wystrzeliło, widziałeś? Stary, jak to wystrzeliło, to był kosmos jakiś. O! Sorry. Ja mam, nie wiem. Czuję ból w całym ciele kotełkowym. Czekaj. Mam jakąś tak ochotę potrącać się dzisiaj. Nie, nie potrącaj mnie dzisiaj. Dobra. O Boże, no prosto na twarz mi skoczy. Czemu mi to zrobiłeś? Zginąłeś? No. Zginąłeś. No a jak dobra, nie... okej. Słuchaj, jak ja już tego auta nie ruszę. Jak Batman całym ciężarem auta po prostu tylnym kołem ci przywali w twarz, to co, mam się uśmiechnąć czy wypluć zęby? No pewnie, że nie mogę wypluć zębów, bo już zębów ani twarzy nie mam. A, Paweł, całkiem... gonią mnie. Wsiadaj. Co ci gonią? Nie, to czekaj, nie wsiadaj, żeby mnie gonili, ja im strącę auto. Zobaczymy, co zrobię. Właśnie też to chciałem zrobić, wsiadaj. No to nie, nie, bo będą mnie gonić, ale chodzi o to, żeby mnie nie gonili. Dobra, chodź tam ten, ja tam podejdę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ja to zrobię w takim razie. Dobrze, weź tam dmuchnij im, no. Czekaj. Co ty, czemu mu to zrobiłeś, biedny pan? O rany. O nie. O, chyba znalazł, nową dyscyplinę w GTA. Mówi? Boże. Ale te auta odlatują jak małe szmatki. O nie, nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę! Ojej, oj. Dobra. Wiesz co, najlepiej od przodu, na front auta, wiesz, jak uderzysz... O Boże, nie! Ale mi tu strzelił. Jaki pocisk normalnie samochodowy. Stary, ja w ogóle nie dotykam, a mam już trzy gwiazdki.
Jak to w ogóle nie dotykasz nikogo? No ja ich tylko dmucham, no. Dmuchasz ich? Tak. Najlepiej w przód auta uderz, wiesz? Znaczy w sensie, nie uderz, tylko odmuchnij w przód. Ło, wow, wysadziłeś go! Uderzył, what? Uderzył w ścianę, patrz! Dawaj następnego, patrz. Tego tu, wystrzel tego tu, patrz. Chcesz spróbować? No, no wysiądź, ale... Albo nie, bo cię okay. O Boże, czemu ja tu stanąłem akurat? Sorry. O rany, nie, ale super, naprawdę to jest mega fajna zabawa. Musisz teraz ty spróbować, czekaj, podjadę po ciebie. Podjedź po mnie, tylko nie na turbo. O, dobra. Dobra, wsiadaj. Czekaj. I teraz, co ty obserwujesz, czy co? Nie, ty wsiądziesz. Nie, wsiadam, stop. Przepraszam, już, zasłoniłem. Przepraszam, nie marnij, nie umieraj. Wsiadaj. Bo policja ci ucieknie, a! I policja mnie goni, dlaczego? Proszę? Widziałeś, jak mi się ciało w maskę wbił? Oj! O Boże, nie, co ja zrobiłem, kręciołka? Słuchaj, to auto robi po prostu fidget spinnera, to jest auto fidget spinner! Stąd się to masz wszystko wzięło. Masz clickbaitowy tytuł. O! Przepraszam, to co, wsiadasz? Umyć ci samochodzik? Chyba z Alcesą, co? Nie, czekaj, o, dobra, chodź tutaj, to zobaczysz. Ej, coś ci się pali z tyłu, czekaj, ja ci to zgaszę. Co ci się, coś zgaszę, czekaj, niech wysiądą, patrz teraz, czekaj. Czekaj, nie, jeszcze nie, czekaj, czekaj! No poczekaj, no widzisz, że tu próbuję życie. O, patrz, tutaj jest puste auto, patrz na to teraz, czekaj. Chwila. Czekaj, nie, teraz. Musisz wysiąść, bo to nie da rady. Próbuj. Myśmy to sprawdzali ostatnio. Próbuj. Wow, wystrzeliło cię! No, ktoś tam pisał u ciebie w komentarzach właśnie, że ja nie trafiłem po prostu. Aha, no dobrze. Poczekaj, stój, dobrze, ładnie. Dawaj. Wow! Ej, zobacz, policjant ukradł tego! Wóz strażacki. Jak wóz strażacki? Jak wóz strażacki? No co, policjant? Aaaa! Nie no, pięknie, że to auto wzmocnione jest przynajmniej, elegancko. I faktycznie ukradł wóz strażacki. No mówiłem. Jaki oszukista? Kruje się. O, czekaj, daj mi usiąść. Dobra, wsiadaj. Użyj klamki, Mardy, zróbmy to jeszcze raz. I czemu on sika wodą cały czas? No mówię ci, że pałpo. Och, nie! Oj, oj, oj. Dobra, spokojnie, proszę się nie przejmować, przepraszam panią. Trzeba ją ocucić. Dobra. Uwaga, drze papier. Co robisz? Drze papier. Drzesz papier? Czekaj, nie się zatrzyma pan policja. O. Dobra, podarłem papier, wszystko w porządeczku już. Niech panowie wysiądą. Będzie dobrze. Jakiś problem z autem? O, patrz, widziałeś, wysadziłem gościa. Jezus! Ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle? Biedny pan Pałko. Już nie wróci do domu na obiad. Miał wracać? Chłopie, jak ta żona mu taką grochówę daje, no to... Wow! Ale naprawdę, tu ma taki odrzut genialny. Czekaj, tu gdzieś limuzyna chyba stała duża. Oj, ty wysiadłeś! Cześć, laski! Cześć, dziewczyny! Limuzyna! Czy gdzie limuzyna? A? Czekaj, no czemu ty tak ten robisz? Czemu łapiesz ogień? A? Czekaj, chciałem odpalić faję. A, Paweł! No, użyj klamki, no, Mahdej. Używasz klamki już? Czekaj. O, tak. Dobrze, czekaj, tutaj patrz, jakiś autobusik stoi. Zobaczymy, czy ten autobusik potrafi latać. No, z tym będzie trochę ciężej. Co ty gadasz? Patrz, jak ładnie, patrz, jak stanął w ogóle. Widzę, że ładnie dobra. Zaparkowałeś. Ja go doparkuję teraz, czekaj, tutaj mu tak zrobię. Tylko tak delikatnie, żeby go nie uszkodzić, o. Nie, przeszło, myślałem, że będzie lepiej. Dobra, co my tu jeszcze mamy, czekaj. Co jeszcze można wystrzelić oprócz policjanta? Wiesz co? Policjanta? Więcej policjantów! Antyterrorystów! Właśnie! Poczekaj, musimy mieć więcej policji przy sobie, właśnie, zobaczymy, co to będzie się działo, poczekaj. Poszczelaj do nich w takim razie. No taki mam zamiar właśnie. O, nie trafiło się. No troszkę zeszło. Zeszło trochę, no, ale czekaj, zobacz. Oj, zobacz. Jak w nas przywalił, widziałeś to? Spokojnie, ja pod kontrolą. O, zobacz, elegancko, hops. Patrz, limuzyna się zrespiła. Ej, dobra, daj, ej, a, Paweł. A ty wysiadłeś. Mardej, tak? Uważaj, strzelałem do ciebie. Aaaa! Wystrzeliłem gościa! Dzięki za pomoc.
To było chyba brutalne. Czekaj, ja się ich pozbędę, bo ich za dużo tu jest. Spokojnie, ja sobie poradzę. Czekaj, tu jest limuzyna jeszcze, ja spróbuję ją wystrzelić do tyłu. Znaczy do przodu, a zobaczymy co z tego wyniknie. I z tego wynikrzy, że limuzyny potrafią latać. Widziałem właśnie, ej, weź mnie ten wywal. Wywaliście? Ej, później ty mnie wywal. Dobra. Weź tam stań jakoś stań. Dawaj. Tak do bokiem, tyłu, a to bokiem gorzej będzie, no ale dobra. No nie wiem. Mówisz, spodobało ci się? Ja chcę jeszcze raz, ja chcę jeszcze raz. Jeszcze raz? Dobrze, proszę bardzo, park rozrywki. Czekaj, wystrzelę tego tutaj. Czekaj, dobra. Stój, ja za ciebie pójdę. Dawaj. O! Prosto w drzewo. Nie, wiesz co, fajnie byłoby się wystrzelić gdzieś wyżej. Gdzieś dalej. O, stań tutaj, patrz, stań tutaj na tym. W tym miejscu, gdzie ja teraz stoję. Okej. To myślę, że to będzie... To będzie epickie dalekie. Poczekaj, bo się cofam. Czekaj, ja! Dobra. Się pozbyłem kilku... Wiesz, to za dużo policji tu jeździ, muszę ich pozbyć się troszeczkę, bo... O, strasznie... Oj, zabili mnie. Strasznie przeszkadzają. Tutaj policjanci, ja nie wiem, ta policja naprawdę nie potrafi się bawić. Zero zabawy, zero... O, antyterroryści? Czy wysiadacie, panowie? O, chyba... Dobra, chyba nie wysiądą, wiesz, bo tutaj ich trochę zmieliło. Dobra. Gdzie jesteś, Magdej? Jadę do ciebie. Ja, no dobra, i będzie. Ej, co się stało? Wysadziło mnie coś. Auto mi wybuchło po prostu. No cóż, poczekaj, przyjadę po ciebie limuzynką. Dobrze, przyjdź po mnie limuzynką. I teraz zaraz się zamienimy. Czekaj, Meriwether, muszę teraz odzyskać swój auto cudowne, które gdzieś tam wybuchło. Bez opłaty na szczęście. O! To nie ja. Czemu mi tak zrobiłeś krzywdę? Poczekaj, to nie ja, limuzyna sama cię przyjechała. Czekaj, zaraz ci tutaj przywlokę tego, Vigilante, będziesz mi wystrzeliwał autkiem. Znaczy moje autko będziesz mi wystrzeliwał ze mną. Siadaj. Czekaj, Vigilante. On tu się pojawi. Ja proponuję, żebym wziął jakieś mini autko, żeby pojechało jak najdalej. Wsiadaj! Ty wsiądź do Vigilante, a nie tutaj. A gdzie on jest? Poczekaj. Tutaj! Tam stoi. Ha? O, faktycznie. Tam stoi. Wezmę, czekaj, te auto. O Boże, potrącił mnie. Jakim cudem. Ja bym na twoim miejscu wsiadł do tej limuzynki. Ja wezmę jakieś małe autko, żeby ono fajnie poleciało, wiesz? Aha, no dobra. A ciekawe jak na motorze by było. Poczekaj, na razie ten, o, nie tutaj. Ja sobie stanę, o. Tak, tutaj, o. Jezus ma... Ale to ma wystrzał. Czekaj, to ma naprawdę nieziemski wystrzał. Poczekaj, i teraz... Ja czekaj chwilę. A bo dobra, dawaj dwa. Dwa? No dobra. Dwa na raz. Spróbujemy. Zobaczymy, no. Czy ujdzie. Czekaj, muszę... Musisz tam trochę do tyłu, no. Bo on trąbi. Piu! O rany, odrzuciłem. No czekaj, gdzie jest... A, pojechałeś, no. Ja nie wiem. No ja też. Ja nie wiem. Czekaj, zawróć. Zawróć, czekaj chwilę. Nie, poczekaj. Nie! No, poczekaj chwilę. Cofnij. Może na parking uda mi się ciebie tak, wrzucić. Tak, spróbuj. Tak w dupcie. Wow, na parking mi wrzuciłeś i jeszcze dalej. Nie, udało się. Nie do końca. Przeleciałem cały parking, walnąłem w ten budynek, pojechałem po budynku i dopiero na drugą stronę przeleciałem. Czekaj, gdzie ty jesteś? Poczekaj, spróbuję dojechać, bo te auto niewiele już potrafi. O, tu jestem, tam jesteś. Czekaj, musimy z górki. O, tutaj patrz, jaka górka tu jest, chodź na górkę. Czekaj. Weź mnie z górki, wystrzel. Tutaj będzie dobrze. Weź mnie tutaj, wystrzel. Czy to nie była jakaś piosenka, taka znajoma? Magdej, ale Magdej, wróć później, dobra? O, rany. Paweł, poczekaj, zaraz wrócę do ciebie. Ty jeszcze lecisz, stary. Ty jeszcze lecisz. Dobra, wystrzel się z tej górki tam, może uda ci się ten, nie uda ci się chyba. Ja zjadę na dół, ja zjadę na dół w takim razie. Troszkę mnie tak zarzuciło. Jadę na dół. Ale ja do ciebie bym wrócił. Ale ja już jestem na dole. Poczekaj, widzisz? Tylko prawdopodobnie to auto wybuchnie w tym momencie, jak teraz mnie wystrzelisz. Rany, to są po prostu...
Jak się ze mną bawi? Jestem piłeczką. Ale patrz jak to wygląda, jak ta bryka wygląda moja. Ta moja postać się już nie ledwo mieści w aucie. Wyglądasz jakbyś miał mini. O, wow! Co się dzieje w ogóle, patrz gdzie lecę? Oj! Auto nie wytrzymało tego uderzenia. A, widzę. Ale co się dzieje w ogóle, to dobra, czekaj, idę poszukać kolejnego auta. Ale to jest genialne, bardzo mi się to podoba. Czekaj. Tam jesteś, no dobra. Dobra. Jadę do ciebie. Czekaj, stój panie! O, takie same jest! Stary, wysiadaj, naprawdę nie chcesz być w tym aucie. To co ono przeżyje za chwilę, to... Postaram się nie uszkodzić, bo jest takie ładnym autkiem. O. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Tu jestem. Oj. Już nie jesteś. Już nie jestem ładnym autkiem, już mi przyzwoniłeś tutaj tak elegancko. Czekaj, jadę do ciebie. Walnąłem ci w dzwona. Poczekaj. O, chodź. Chodź, mam pomysł. Jaki? Stań tutaj, a ja cię wyrzucę na drogę, bo tutaj z górki jest. Dobra. Czekaj. Dobrze, ładnie się ustaw. Ha! Wiesz co, chyba najlepiej przodem jak walisz. Tak zauważyłem, wiesz, jak od przodu uderzysz w auto, to ono wtedy ma większy impet odległościowy. W sensie, jak ja przodem uderzę, czy tym dopalaczem? Znaczy, dopalaczem w mój przód albo w mój tył. Aha. I wtedy po prostu lecisz znacznie dalej. No dobra. To czekaj, stanę tam znowu na górce. Ała, poczekaj. Nie, poczekaj, stój, dobra, czekaj, dobra, o, chwila. Niech się ustawi, nie, o! Zobacz jak daleko. No nie? To trzeba przodem albo tyłem. Tak, trzeba przód mieć albo tył tego auta. Ale gram po prostu ledwo już w zipie. Takie ten... Gra nie wie o co chodzi, takie, co? Chłopaki, przestańcie! Poczekaj, gdzie tu stanąć, nie wiem. Okej, uwaga, czekaj. O rany! Gdzie te auto poleciało? Ej, utknę. Tam gdzieś spadło. Paweł, możesz tu do mnie przyjechać? Co się dzieje? Czemu to... Ej, fizyka się zepsuła. Zniszczyliśmy fizykę w grze chyba. Auto jechało prosto i nagle, wiesz, wywaliło się. Masz zupełną rację, teraz przyjedź do mnie. Co jest? Ej, nie mów, że jesteś na drzewie. Stary, ale jak? No co, jak fartem? Dobra. Bez jaj, no to jest niemożliwe, marnej, naprawdę. To jest... Obserwuj, bo teraz będzie wystrzał w kosmos. No dobra. A zapomniałem, że tam siedzisz w środku i masz takie możliwości fajne. Dobra, wiesz co, czekaj, podjadę tam, chodźmy gdzieś tam wyżej, faktycznie. Kurczę, ciężko mi cię dogonić, jak ty tak skaczesz. Śmieszny ten samochód. No dobra, gdzie ty chcesz jechać? O, tu jestem, no. Co ty robisz? Opanuj tę rakietę! Masz mnie proszę mnie wyszczeliwywać. Dobra. Poczekaj. Czekaj, najpierw się ustawię, poczekaj. Wow! Okej. Widziałem jak się odbiłeś od ziemi. Patrz jak daleko zaleciamy. Słuchaj, możemy robić takie zawody na odległość. To dalej poleci. Ja proponuję w ogóle, choć spróbujemy, czekaj, czy możesz się tam dostać gdzieś na górę? No aktualnie jestem, bo poleciałem. Dolecisz do mnie tutaj gdzieś, czekaj, czy coś, albo nie wiem. Jasne. Uwaga, lecę. O, świetnie. Idealnie. Poczekaj, na razie chwilę, na razie nie klikaj. Ja tutaj się ustawię przodem do ciebie, dokładnie. No. Chyba dobrze będzie, nie? Krzywo stoisz, ty, czekaj, ja to poczekaj, ugamy. No, tak? Czekaj. No. Dobra, niestety mi przyhamowała ściana. No nie, a widziałem jak poleciałeś, a to całkiem daleko byś poleciał, bo cię do góry wybiło. O chłopie, zobacz jak to auto wygląda, zanim mnie wystrzelisz trzeci raz, czy tam któryś. To zobacz, że auto... Zobacz na tylnią klapę. To auto nie przypomina auta, przednia tak samo. Czekaj, ja podjadę na górę. Stanę na płaskim terenie, zobaczysz jak to wygląda. Dobra, nie zobaczysz chyba jednak. Zaraz do ciebie przyjadę, poczekaj. Jezu, to jest po prostu... Ogólnie silnik z przodu nie wygląda jak silnik, wygląda jak takie... przemamułane coś. Paweł naprawdę próbuje, przysięgam. Próbuje naprawdę. O.
Ten samochód leci wszędzie, tylko nie do ciebie. Nie, ale nie klikaj E, po prostu normalnie podjedź. Zobacz, patrz, czekaj, zanim klikniesz, zobacz co się dzieje. Patrz na te auto z przodu. Patrz na silnik, patrz na silnik, jak silnik wygląda. Taki wgnieciony, wygląda. Zobacz sobie tył. To już czekaj, nie jest... czekaj, mam pomysł. No, no pokaż. Czekaj, no. Skręcaj w tą stronę, tu gdzie ja. Bo pod górkę to cię troszkę wyrzuci daleko. Myślisz? O, czekaj, dobry pomysł, czekaj, spróbuję tak. No. Dobra. Piu! Wow! Dobra, spróbuję teraz wylądować na kołach. Dobra, wylądowałem na To jest chyba najlepsza zabawa, jaką wymyśliliśmy do tej pory. Tak, do tej pory chyba najlepsza zabawa ze wszystkich. Ogólnie auto mi się już zaczyna dymić, jestem na dole. Więc ja proponuję, że teraz ja cię wystrzelę, wiesz? Okej, okay, ale daj mi te twoje autko. No właśnie tak, no bo ono zaraz wybuchnie. No świetnie. O, patrz tutaj. Chyba, że chcesz mnie wystrzelić tutaj, to nie wiem. Czy ja cię mogę spróbować. Czy ja cię wystrzelić? Czekaj, na razie chwilę. No dobra, to o, ja ciebie tutaj, ostatni raz i ten... Halo, dobra. Kobieto! I później zamieniamy się oczywiście. Piu! Wow! Dobra, żyję! Jeszcze? No. Okej. Okay. Dobra, jadę do ciebie. Auto normalnie dalej działa, funkcjonuje. Jeżeli chcecie kupić najlepszy samochód na świecie, który wytrzymuje naprawdę wiele, to kupcie sobie, co to jest? Karin Futo. To taki maluch w GTA. Taki maluch w GTA. Dobra, chodź, postaraj się nie wysadzić go, to zamienimy się. Poczekaj, ja ci tutaj dam go. O. Powodzenia, ogólnie rzecz biorąc. Zdrówka życzę. Dzięki. Zdrówka życzę, czekaj, ja ten wyrzutnie może schowam. O. Jak to auto już nie jeździ. Co ty gadasz? Nie kłam. Chodź tutaj gdzieś, czekaj, chodź gdzieś. O, chodź tutaj, na górę podjedziemy. Chodź na górę podjedziemy tutaj, widzisz? Możesz jechać czy nie? No tak średnio, ale podjadę. Nie no, dasz rady, to auto jest mega szybkie i super, tylko nie masz światła, więc nie widzę cię. Dobra, no jak tutaj na górę podjedziesz i staniesz na przykład w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję. Czekaj, mam mały problem. To stań tutaj na tym wzniesieniu, ja cię wystrzelę w górę, zobaczymy gdzie polecisz. Dobra, o, czekaj, może tak. Że tutaj, w sensie, czekaj no, jeszcze, no, tutaj nie? Stań, no. Daj mi wykierować. Wykieruj to, no. Dobra, już? No. Wow! O stary, o! Chyba Machdej umarł. Tak myślałem. Przewidziałem to. Co masz, spadochron? Uruchomiłeś? Jak wypadłem z samochodu po eksplozji, to miałem spadochron. Aha, dobra, spoko. Tu jakieś kółka są, jadę po ciebie w takim razie. Czekaj, gdzie ty jesteś? O, tu jesteś, chodź, wsiadaj. Dobry. Pojedziemy na miasto, pobawimy się trochę. Na co? Nie ma lipy. Dobra. Musimy znaleźć jakiś nowy pojazd w ogóle. Zastanawiam się, czy na przykład tym dużym pojazdem, jakimś większym pojazdem będzie można na przykład wystrzeliwać się. Czy też będzie to funkcjonowało. O, patrz, tu jest ciężarówka. Przejmuję ją. Dobra, czekaj, bo tu babeczka mam jakaś siedzi. Ciężarówka. Weź ciężarówkę, ona jest większa. No dobra. Muszę się przesunąć trochę. Ej, babka! Co ty robisz? Jern, no i czemu kopiesz tą panią tam? Nie, czemu ją masujesz? Masujesz. Czekaj, zobaczymy czy to w ogóle działa. Chodź tutaj, podjedź do. Chodź, podjedź tutaj do tyłeczka samochodzika. O. Czekaj. Uwaga. Nie. Wow. Chyba słabo, nie? Ale van będzie o wiele lepszy. Myślisz? Poczekaj. Czekaj. O, jest van, znalazłem vana. Podrzucić ci go? Nie możesz. Leci! Widzisz ten biały tam? Ten przyleciał. Czekaj, biorę go. Ten koleś dobra. W tym vanie dalej żyje, nie? Jest jeszcze karetka, zobacz, karetka przyjechała. Sanitariusze! Czekaj, sanitariuszy to trzeba. No chodźcie, sanitariusze, chodźcie. Panowie, chodźcie tutaj. Dobra. A później takie, ej, gdzie samochód? Życie! Co tam robisz, Mardej? Nie no, spoko opcja. Bardzo mi się podoba, naprawdę ten nowy tryb tego auta jest genialny. A zobacz, na przykład leżąca ciężarówka. Ciekawe co z taką leżącą się robi. O nie, ona jest za ciężka jednak. Czekaj, Paweł, przyjadę do ciebie ambulansem.
Ty uważaj, bo tam ciężarówki latają. Ja widzę właśnie, co się dzieje. Różne rzeczy po prostu fruwają. I najlepsze to, że policja mnie nie ściga nawet za to, że robię po prostu takie zniszczenie. Nikt się tym nie interesuje. Wal. Wal. Nikt z armaty. Musimy, wiesz co, na górkę wjechać, to będzie ewidentnie znacznie lepiej. Policja przyjechała, o co chodzi? Gonią mnie. Ciebie? Czemu? No o, rany. Musiałem tego kolesia. Ale skusiłeś ciężarówkę. O, jeny, jeny. O! Wszystko w porządku, Mardej? Nie. Oj! A! Tak się można wybić łatwo. Nie czujesz się jak wybić piłka? Na YouTubie? No właśnie, można się wybić na YouTubie. Tak się wybijamy na YouTubie, moi drodzy. Dokładnie. Wybijając samochody. Oj! Dobra. Czekaj, to ten, to chcesz ten zamienić się? Fajna karetka jest. Wal. Wow, ja też, o kurczę, poleciałem za daleko. To nie tak miał wyglądać. Ups. Musimy znaleźć, czekaj, a na przykład gdyby samoloty wystrzelić. Ciekawe, jakby samolot wystrzelić, nie? Albo... A motocykle? Trzeba będzie to sprawdzić. No, no nie? Pytałem się na początku. No. Tak? A. Jak chcesz, to ja zamówię rufiana na szybko. Zamów rufiana, sprawdźmy to. O! Blisko było. Ja nie wiem, czy ta... Ja wezmę opresora, bo jak mnie nie zrzuci z motoru, to sobie skrzydełka włączę. A! Jeszcze uderzyłeś policję. O rany. Da się? Nie, to policja da uderza. Się. Czekaj. No? Dobra, już widzę mi motorek. Gdzie? No policjant we mnie uderzył. I ścigają mnie teraz, bo uderzył mnie policjant. Co za policjant łobuz? Nieładnie tak. Tak się nie robi, panie policjancie. Ale krzywy ten ambulans. No właśnie, nie wiem, to takie teraz produkują podobno. Stoisz? Czekaj, nie, nie, jeszcze nie, bo tam był samochód z tyłu, bym walnął to zlec z motoru. To się źle skończy. Czekaj, skrzydełka włączę. Czekaj. Czekaj, bo tu policja jest. No co wy chcecie, chłopaki, bawimy się tylko. Dobra, nie ma policji. Też tak potrafię. Woo! No nie no, Mardej, to nie o to chodziło. Ja się pozbyłem policji. Jeszcze lepiej. No nie no, chodź tutaj do mnie. No lecę no. Czekaj no. Dobra, teraz chodź, chodź, przytul się tam z tyłu. No, czekaj, zatrzymaj się, przytul się tam z tyłu, no. Już? W taki sposób, czekaj. Dobra, no. Już? Jep, dawaj. Miałeś skrzydełko otwarte? Tak. Dlatego tak ładnie poleciałeś, elegancko. Czekaj, spróbujemy jeszcze raz, tylko że... O, widziałeś tego trika? Nie, nie widziałem. Kurczę, nie, patrz, nie zwróciłem uwagi akurat teraz. Przez wieżę transformacyjną przeleciałem tam, gdzie taka luka była. No człowieku, elegancko. Dobra. Czekaj, zrobimy teraz tak, że jak ty mnie odepchniesz, to ja boosta włączę. Dobra. I będzie podwójny boost. Dobra, dobra. To tylko weź wykręć w moją stronę. Bo ja spróbuję tak, żeby mnie policja tutaj nie tego nie przeszkadzała, czy tak powiem. Tak, tutaj? Czekaj. No, no dawaj. 3, 2, 1, pompa! No tak. O, stary. Widzę, że jest moc. Musimy się zamienić jeszcze, tylko wiesz, policja mnie ściga, nie jak ciebie. No wie też, cały czas. Aaaa, czekaj. Pozbędę się pana policjanta. Albo czekaj, no nie wiem właśnie. Zadzwonię może do Lestera. W sumie dobry pomysł. Bo nie zmienimy pojazdów, jeżeli będą nas ścigali, wiesz? Tylko żeby ci nie uderzyła też, chyba. Lester. Chociaż w sumie ja poczekam. Darmowe? Czemu darmowe? Stary, miałem to za darmo teraz. What? Ej, bo może dlatego, że zrobiliśmy tą misję ostatnio. Chodź, czekaj, tu, nie wystrzeliwuj się. Ja wystrzeliłbym się, czekaj, tutaj może, tędy? No czekam. Tutaj, nie, do góry. O. Tutaj na przykład, tak, o. No chodź tu do mnie, no. Okej. Taki wystrzał w górkę będzie. O. Tutaj, ops. Pożycz motora. Czekaj. No. Zaparkuję ci go ładnie. Zaparkuj mi tak, ja ci zaparkowałem ładnie, dobra. Proszę bardzo. Dziękuję. Trzymaj kluczyki. Czekaj, X-em się rozkłada skrzydła i na E się można się wystrzelić, nie? Dobrze, powiem, dobra. Poczekaj, okay. Tylko pamiętaj na 3, 2, 1 i wtedy, nie?
Czekaj. Tutaj trzeba... O, teraz będzie idealnie. Dobra. Gotowy? No. 3, 2, 1, go! Ale mi ciebie zbagowało. O, uderzyłem w drzewo, chciałem sobie chciałem zobaczyć, po prostu tak wygląda z boku. No i niestety nie okazało się, że to ten... Dobra, nieważne. Tym sobie akcent kończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej, dajcie znać w komentarzach i trzymajcie się, papa. Miłego dzięka, hejos. Cześć! Niestety skończył nam się czas antenowy, wiesz? Ale tak fajnie było.